Ja bym chciała podzielić się z Wami moim szczęściem. Nawiązując do tego, co Daniel powiedział, nie chcę za dużo też mówić od siebie, ale po prostu czuję, że moim szczęściem jest naprawdę jest Jezus Chrystus. Czuję, że dzięki Niemu wiele się zmieniło w moim życiu i czuję, że się wiele zmienia. I chciałam się z Wami podzielić pewnym fragmentem, który z Pisma Świętego, który bardzo do mnie przemówił, przemawia. I dzięki któremu tak naprawdę zrozumiałam, co takiego, jak wiele otrzymałam od Boga, jak wiele otrzymałam od Jezusa. I chciałabym, żebyście również poczuli Jego bliskość i Jego ofiarę Pana Jezusa w swoim życiu. Chciałabym, żebyście również poczuli, jak ważni jesteście, jak ważny jest każdy z Was dla Pana Jezusa, jak wiele do nas uczynił. I chciałabym się z Wami podzielić pewnym fragmentem, który już jakiś czas temu starałam się nauczyć na pamięć i nie wiem, czy mi to wyjdzie w tym momencie, trochę na tremę, ale bardzo bym chciała Wam właśnie powiedzieć, bo jest dla mnie bardzo ważny, bardzo bliski mojemu sercu. Jest zaczerpnięty z Księgi Izajasza, jest 53 rozdział i wersety od 1 do 7, jakby ktoś z Was chciał sprawdzić w domu waszych Bibliach. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgadzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienie wziął na siebie. My mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust. Jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust.